Witam serdecznie. W przyszły weekend mają się odbyć dożynki gminne 27-28 sierpnia. Panie wójcie, który to już raz odbywają się dożynki w naszej gminie? No, trudno powiedzieć, który raz, ale odkąd wznowiliśmy tą tradycję organizacji dożynek gminnych, no to już po raz 10 ja mam przyjemność być głównym organizatorem. Także taki mają jubileusz w tym roku. Przed chwilą przeprowadzaliśmy sondę uliczną na temat dożynek. Posłuchajmy. Czy wybiera się pani w tym roku na dożynki? No zobaczymy, jaka będzie pogoda. A jeżeli będzie ładna pogoda, to pani pójdzie? Tak. A dlaczego? No, z dziećmi. Może będzie coś ciekawego. Mi się podoba, jak tu w Korzenny macie takie... Czasem widzę jakieś migawki w internecie, to podoba mi się to, co robicie. Co się pani najbardziej podoba w tych dożynkach? Występy. A tak szerzej? A co, no jakieś... artystyczne występy. Ulubione zespoły? Tak, zwłaszcza góralskie. Takie regionalne, typowo nasze. A jedzenie jakieś pani smakuje tam szczególnie? No, typowo, mi wiejskie, bardzo fajne, smaczne. Byle tak dalej. Zespoły, ludzie, przyjazni. Więcej? No, oczywiście. Pogoda, żeby się udała, przede wszystkim, to jest najważniejsze. No i ludzie. Co się panią najbardziej podobało w tych poprzednich edycjach? No, te gwiazdy przede wszystkim główne, które są zapraszane. Na te wieczorne godziny. Z dziećmi raczej chodziliśmy, na różne były kucyki, trampoliny, kule wodne i takie rzeczy. Parę zespołów było, ładnie grali, tańczyli, no i takie były, potencówka taka mała. Teraz więcej ciągniki się ubiera, nie? A przedtem wozami, wóz ładnie ubrany i jechało się na dożynki. Czy jest pani kiedyś wieniec? Tak. A robiła? Pomagałam troszkę. A wybiera się pani w tym roku? Oczywiście. Cała oprawa dożynek artystyczna jest chyba najprzyjemniejsza. To proszę w kilku słowach opowiedzieć o tym. No, występ tu miejscowych, lokalnych zespołów i muzycznych, i artystycznych. No tudzież i z zewnątrz zapraszane zespoły zawsze jakieś atrakcyjne. Także jest to zobaczyć. Plus przeloty samolotem. Wszystko jest ciekawe. I dla młodych, i dla starych. Koncerty, imprezy. A co się panu najbardziej podobało? No zespół na przykład, jak grał Wilki albo coś takiego. Takie młodzieżowe, jakieś folklorystyczne. Mieszkamy na wsi, to myślę, że lubimy słuchać takiej folklorystycznej muzyki. Najfajniejsze to są występy zespołów regionalnych. No i ogólnie atrakcje dla dzieci. Polecę pani innym osobom takie dożynki. No myślę, że to nawet nie trzeba polecać, bo ludzie bardzo, bardzo ciągną na takie imprezy, także zapraszamy, bo jest fajnie. No będzie fajnie na pewno. A czy w poprzednich latach pani była na dożynkach? Tak, oczywiście, zawsze. Zapraszamy bardzo chętnie, dożynki już mamy u nas organizowane pewnie około 10 lat. Pogoda zawsze dopisuje, więc bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Korzenna i okolic. Jaka jest idea ogólna dożynek? No przede wszystkim to chcieliśmy zwrócić uwagę na ciężką pracę rolnika. Gmina nasza, Korzenna, piękna gmina, typowo rolnicza. Kiedy 10 lat temu po raz pierwszy organizowaliśmy dożynki, to sytuacja w rolnictwie nie była jakaś różna od obecnej. Było trudno. Nasze gospodarstwa małe, 3, 4, 5-hektarowe, można powiedzieć, ledwo wiążą koniec z końcem. W związku z tym chcieliśmy docenić trud rolnika, ale nie ukrywam, że przy tym wszystkim również są te inne elementy, to znaczy jest rozrywka, są spotkania, jest trochę czasu na spotkania, chociażby wtedy, kiedy robi się wspólne wieńce, kiedy przygotowuje się całą uczystości, poszczególne miejscowości się do dożynek przygotowują, mają okazję rozmawiać ze sobą, ustalać różne rzeczy i wydaje się, że również ta nasza kultura i tradycja, którą mamy, niejako no, możemy się tym pochwalić, pokazując to na zewnątrz, bo bardzo dużo różnych gości i mieszkańców z sąsiednich gmin przybywa na nasze uroczyste dożynki. Oczywiście wszystko zaczyna się modlitwą, podziękowaniem Panu Bogu za zebrane plony i za to wszystko, co rolnicy chcą powierzyć w opiece na kolejne lata. To wszystko właśnie ma miejsce w kościele.
A jakie atrakcje przewiduje Pan na tegoroczne dożynki? No ja przewiduję bardzo dużo atrakcji, dlatego że z roku na rok te atrakcje są coraz większe, bo impreza jest coraz większa. I zaczynając od tego, że korowód będzie już ozdobiony, już w tym roku na przykład banderią konną, na początek orkiestra, mażoretki, poprzez prezentację ciągników rolniczych i różnych pięknych wieńców na wozach. No oczywiście wprowadzamy stroje regionalne i tak jak mówię, po modlitwie w kościele spotykamy się tutaj. No tutaj już moc atrakcji i wrażeń zarówno dla najmłodszych, jak i dla dorosłych. Można będzie zwiedzać konno nasze piękne okolice. W bryczce można będzie na miejscu tutaj przejechać się koniem wierzchem. Będą place zabaw, dmuchańce. Będą różnego rodzaju grille i potrawy do regionalne i różne. Także moc atrakcji zakończona oczywiście koncertem i fajerwerkami. A jak chciałby Pan zachęcić mieszkańców gminy do uczestnictwa w dożynkach? To bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. A myślę, że zachętą największą jest właśnie marka, którą przez 10 lat już dożynki sobie wyrobiły. I to, co dzieje się co roku, zawsze przyjmowane jest z wielkim entuzjazmem. I wydaje się, że stanowi coraz większą ofertę, coraz bardziej atrakcyjną dla wszystkich mieszkańców, nie tylko naszej gminy, ale i okolic. Tegoroczna edycja dożynek odbędzie się tutaj na terenie Dworków Korzennej. Panie dyrektorze, jak rozpoczną się dożynki? Tegoroczne dożynki, podobnie jak w zeszłym roku, rozpoczną się już w sobotę o godzinie 19.27 sierpnia tutaj na placu przy dworze w Korzennej. Będziemy muzycznie kończyć wakacje End of Summer, impreza przy muzyce klubowej oraz przy zespole Juchasy. Doskonała zabawa, zwieńczeniem tego dnia będzie wypuszczenie lampionów do nieba. Natomiast w niedzielę główna część uroczystości dożynki gminne. Rozpoczynamy o 13.30 pod urzędem gminy. Będzie stamtąd ruszał barwny korowód dożynkowy. Cały ten barwny korowód przemieści się do kościoła parafialnego w Korzennej, gdzie o godzinie 14 odbędzie się msza święta. W jakim czasie odbędą się dożynki tak ogólnie i jakie są szczegóły? Jeśli chodzi o tutaj plac przy dworze w Korzennej, to od godziny 15.30 będzie prezentacja wieńców dożynkowych. Jest to związane z konkursem. Wszystkie sołectwa naszej gminy przygotowują barwne wieńce dożynkowe i później komisja ocenia te wieńce i nagradza najlepsze. Około godziny 17.00 rozpoczniemy część artystyczną występami zespołów regionalnych oraz gości ze Słowacji, zespół z Raslawic przyjedzie do nas, aby również zaprezentować swój folklor. Będą również kabarety, kabaret Belfer, będzie występ mażoretek. Natomiast gwiazdą dożynek, tegoroczną gwiazdą dożynek o godzinie 20 będzie koncert zespołu Future Folk. To zespół, który znamy z takich programów jak Must Be The Music czy Top Trendy. Łączą oni właśnie folklor ze współczesną muzyką, ze współczesnym brzmieniem i nasze dożynki też poniekąd tak wyglądają, że łączymy tradycję już ze współczesnością, więc myślę, że będzie to doskonała okazja do świetnej zabawy. A całość zwieńczy pokaz sztucznych ogni i zabawa taneczna. Przypomnijmy, dożynki odbędą się od 27 do 28 sierpnia na terenie Dworków Korzennej. Serdecznie zapraszamy.